postanowiliśmy sięgnąć po środki nie tyle na działalność oświatową, ale na środki z programu odbudowy zabytków, z rządowych środków, bo jest to obiekt zabytkowy. Zabytkowy obiekt i to został stworzony w 1894 roku, więc ma swoje lata i ma duże wyzwania. Ten zakres robót, który chcielibyśmy tu zrealizować, to jest zakres obejmujący przede wszystkim tą przestrzeń taką rekreacyjną dla dzieci, także takie bardzo techniczne rzeczy jak kwestie związane z dostępnością tego obiektu, prace w środku, wymiana okien, także sala gimnastyczna jest w bardzo złym stanie, więc środki, które otrzymaliśmy, to jest kwota ponad 2 milionów, no pozwolą częściowo zrealizować te nasze zamierzenia i poprawić komfort uczniów. Bardzo chciałbym podziękować pani Wiolecie Porowskiej, która bardzo mocno zabiegała tutaj za tymi środkami. Dobrze rozumie te potrzeby oświatowe, szczególnie w dziedzinie specjalnego kształcenia. Rzeczywiście miasto Opole po pieniądze z funduszy rządowych sięga skutecznie. Tutaj te pieniądze, które zostaną przeznaczone na słynną w Opolu trzynastkę, to jest inwestycja absolutnie bardzo ważna, dlatego że po pierwsze będziemy ratować zabytek. 1894 rok mówi samo za siebie. Budynek jest przepiękny, budynek ma swoją historię, ale przede wszystkim w tym budynku mieści się zespół szkół, który dedykowany jest dzieciom, które są dla nas najważniejsze. Dzieci, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności, a w związku z tym taki budynek dedykowany właśnie dla edukacji dla nich powinien mieć swoje parametry, a ze względu na zabytkowość tego budynku tych parametrów do tej pory nie posiadał. Więc te pieniążki, które zostaną przeznaczone z Polskiego Ładu dla kultury, dla zabytków, właśnie będą przeznaczone na te inwestycje, które będą ułatwiały funkcjonowanie dzieci w tej szkole. Cieszymy się bardzo, że w końcu nam się udało po latach uzyskać jakieś środki. Na pewno wykorzystamy to. W pierwszej kolejności na pewno to będzie też wymiana okien. Tutaj pozostało nam jeszcze 60 okien do wymiany. Częściowo już są wymienione. Mamy też zabytkowy zegar. Staraliśmy się wcześniej o koszty, nie uzyskaliśmy ich na naszym dachu. Także będziemy mogli kontrolować, idąc do naszej szkoły, godzinę, czy jesteśmy o czasie. Mamy też salę gimnastyczną, która jest najstarszą salą gimnastyczną w Opolu i nie miała remontu od lat 80., więc tym bardziej jest to dla nas potrzebne. Jest tam też potrzebna wymiana instalacji, no, odnowienie tynków. No jest wentylacja do usprawnienia. Mamy też nasze podwórko, które też w wyniku częściowego remontu, które była poddana już sala wcześniej, ta klatka schodowa, winda, budowanie, zniszczyło nam ten nasze małe szkolne podwórko i myślę, że uda nam się to jakoś zrealizować, że się zmieścimy w tym kosztach. Już nie ukrywam, że naszym marzeniem by było też połączenie dwóch budynków takim łącznikiem. Na pewno jesteśmy tutaj zobligowani do wzmożonych działań w związku z tym remontem zbliżającym się, no ale na pewno też liczymy, bo usprawni to naszą pracę przede wszystkim, żeby, no wiadomo, nasze dzieci są niepełnosprawne intelektualnie, są też ruchowo, mają problem z przemieszczaniem się, no i to bardzo też komplikuje, szczególnie też to nasze podwórko, sytuację całą. Tak, to jest 46 oddziałów klasowych, no mamy też problem z pomieszczeniami, jest ich 36 takich zajęć, więc niektóre zespoły są łączone po dwa, żeby się zmieścić. No, mamy też drugi ten budynek jeszcze na Bytnara, Rudego 7, no i w planie jest otwarcie ulicy Torowej dla klas przysposabiających do pracy, ale takim jeszcze nadgórnym marzeniem jest dla nas taki ośrodek, który skupiałby wszystkie nasze szkoły, bo wiadomo, że to też logistycznie jest trudne do ogarnięcia specjalistów, którzy krążą między dwoma budynkami, teraz już mają być w planie trzema, ale mówię, może wszystko to jakoś się potoczy w dobrym kierunku.